Romelaku, słuchaj, Gabriel przyjechał. To co robimy? Dobra, to poczekaj na mnie, ja z nim pogadam, a potem pojedziemy do Lucy. Dobra, słuchaj, a przemyślałaś sobie to, bo nie wiem, to co mówiła jego żona, to było mega niepokojące. Wiem, a jeśli to jakaś wariatka i tylko chce nas skłócić? Ale ja mam nadzieję, że to jest wariatka, która chce was skłócić. Dobra, idź z nim pogadaj, a ja poczekam przy samochodzie, dobra? Cześć. Cześć. Fajnie, że napisałaś. Mam na ciebie niespodziankę. No, jaką? No, zawsze marudzisz, że nigdzie nie wychodzimy, no to dzisiaj postanowiłem to zmienić. Dzisiaj będzie inaczej. Najpierw kino, potem kręgle, potem kolacja, co? A potem pojedziemy do mnie do domu, okej? Okay? No i co, cieszysz się? Fajnie? No co to za mina? Co się dzieje? Słuchaj... No co? Rozmawiałam z twoją żoną. No i co? Ale gdzie? Kiedy? Przyszła na siłownię. Tutaj? Po co? Akurat do ciebie? Jezu, to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Słuchaj, ona zrobiła to specjalnie. Dowiedziała się po prostu o tym, że jesteśmy razem. No i co mówiła? Że rozstała się z tobą, bo ją biłeś, byłeś agresywny. Pokazała mi, jak ją oparzyłeś. No nie wierzę. A to suka. Ej, nie mów tak o swojej byłej żonie. Jak to nie mów tak? No, co, nie widzisz, co ona odp***a? Nie widzisz tego naprawdę? Przychodzi tutaj? Opowiada ci jakieś głupoty o mnie? Przecież to ewidentna jest akcja, żeby nas skłócić, no. To jak mam się nie w***ać? Chodź, jedziemy. Chodź. Wiesz co, nie, bo ja właściwie nie mogę, bo muszę pojechać do Lucy, ona dzisiaj zemdlała. A poza tym muszę sobie jakoś wszystko przemyśleć. Ale o czym ty chcesz myśleć? Powiedz mi o czym. Uspokój się. Powiedz mi, o czym chcesz myśleć. Chyba nie wiesz tej dziwce. Uspokój się. Co p***a się uspokój? Chodź, wsiadaj, porozmawiamy. Ej, nie krzyczysz. Co nie krzycz, p***a? Co, znowu jakaś przyjaciółka jest ważniejsza dla ciebie ze swoimi innymi problemami niż ja? No chodź, no. Chodź, ej, jedziemy. Nigdzie z tobą nie pojadę, dopóki... No chodź do mnie, pójdź. Puść ją, słyszysz? P***ło cię, c***aj, bo zawołam policję. Nera. Przepraszam cię, to przypadek. Nera, denerwuj. Rozumiesz? Przepraszam, Mela. Kochanie. Jezus Maria. Jezu, ja nie chciałem. Wszystko w porządku, możesz oddychać? Ja cię zawiozę do domu, dobra? Możesz wstać? Czekaj, spokojnie, pomogę ci, dobra? Weźmy mi kurtkę.